W dzisiejszym odcinku jedziemy, będziemy oglądać fajny dom. Jadę Julii Fiatem, jesteśmy w Bonn w Niemczech. Za chwilę pokażę Wam całkiem fajną inwestycję. Tutaj jest bardzo dużo inwestycji na rynku. Jak w poprzednim odcinku widzieliście, Niemcy pozbywają się swoich nieruchomości inwestycyjnych. Teraz jedziemy oglądać coś większego. Będzie 7 mieszkań i w cenie około 1 000 000 euro. I tutaj gdzieś naprzeciwko tej stacji Esso znajduje się ta inwestycja. Mamy garaże. Zobaczcie, to jest właśnie ten czerwony dom. W nim znajduje się 7 mieszkań na sprzedaż. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Idziemy w kierunku domu. Jak to wyglądają liczby? Mamy 485 metrów kwadratowych, 7 mieszkań i 5 garaży. Rok budowy to 1962. Mamy ogródek za domem, 800 metrów kwadratowych. W sumie znajduje się tu 19 pokoi podzielone na 7 mieszkań. Jedno mieszkanie, widzicie, tutaj jest, ma osobne wejście. Jest to mieszkanie w piwnicy. I wtedy mamy na każdym piętrze jeszcze po 2 mieszkania. Na parterze, na pierwszym i na poddaszu również 2 mieszkania. Także tu mieszka 6 rodzin. Plus jedna rodzina mieszka w piwnicy. Za chwilę Wam opowiem, jaki jest rozkład tych mieszkań. Na parterze mamy, w piwnicy mamy 68 metrów, 3 pokoje. Potem mamy na parterze 2 pokoje i 4 pokoje. Wtedy na pierwszym piętrze znajduje się jedno mieszkanie dwupokojowe oraz czteropokojowe, także tak jak na parterze. I na poddaszu mamy 2 dwupokojowe mieszkania o powierzchni 60 i 55 metrów. W sumie, tak jak już mówiłem, mamy 485 metrów kwadratowych. I czynsze są tak na poziomie 500 do 700 euro czynsze najmu. Także mamy w sumie, tutaj zaraz Wam powiem, jaki mamy miesięczny tutaj wpływ kasy. 4188 euro mamy miesięcznie z czynszu. Rocznie byśmy mieli 50 256 euro. Zaraz Wam powiem, za ile wynajmuje się jeszcze garaże. Od ulicy tutaj wjeżdżamy sobie do garażu. Jeszcze mamy jedno miejsce postojowe przed każdym garażem. Garaże wynajmujemy za 50, maksymalnie 60 euro miesięcznie. I ten wynajem tych garaży jest już wliczony w tą kalkulację, którą Wam przed chwilą, o której Wam opowiadałem. Nieruchomość kosztuje 899 tysięcy euro plus opłaty. Także tutaj jak na niemieckie warunki i nawet na polskie osiągamy super ROI w wysokości około 5%. A teraz zapraszam Was do ogrodu. Idziemy sobie do ogrodu. Trawka skoszona. Co tu mamy? 2 krzesełka, ławeczka, jakaś rozmontowana trampolina. Podobno mieszkania mają też balkony. Muszę sprawdzić z drugiej strony. Tutaj z tej strony nie było nic widać, żadnych balkonów. A tutaj po tej stronie widzimy, że mieszkania mają balkony. Na każdym piętrze 2 mieszkania, jedno w piwnicy. A tych
na poddaszu nie widzimy tutaj. Także tutaj widać duże balkony. Mamy tutaj piaskownicę dla dzieci. Także całkiem fajny ogródek. Tu na dole widzicie, to jest mieszkanie w piwnicy, które się znajduje. I także oczywiście są piwnice. Do każdego lokalu przynależy jedna piwnica. Całkiem fajny ogród. Mamy również zdjęcia z portalu internetowego z wnętrza tego budynku. Klatka schodowa jest nawet całkiem fajna, w dobrym stanie. I mamy kilka zdjęć chyba z jednego lub z dwóch mieszkań w tym budynku. Spójrzcie, jak to wygląda. Wchodzimy, klatka schodowa wymalowana. Jest czysto. Poręcze są wymalowane na biało. Ładnie to wszystko wygląda. Równe drzwi wejściowe do mieszkań, wszystkie białe. Wchodzimy do mieszkania na poddaszu. To jest dwupokojowe mieszkanie. Łazienka jest odnowiona, jak widzicie. Jest prysznic, pralka. Potem mamy sypialnię z dużą szafą i kuchnię. Meble w kuchni wyposażone, wszystkie sprzęty AGD. Duży pokój i jeszcze stół. Można sobie postawić w dużym pokoju i wyjście na spory taras. Także w sumie całkiem dobry deal, jak myślicie. Co to może być problemem w tym dealu? Na pewno ogrzewanie. Mamy centralne ogrzewanie olejowe i piec jest z roku 1995. Także będzie miał w przyszłym roku 30 lat. Poza tym świadectwo energetyczne, znowu jesteśmy na poziomie ED, także nie jest też tak aż super. Nie wiem, jak to z oknami, nie wiem, jak to z ociepleniem wygląda i tak dalej. To są koszta, które ewentualnie byśmy musieli jeszcze ponieść w najbliższym czasie, które są związane z przepisami dotyczącymi energetyczności tego domu. Także trudno jest powiedzieć, jaki będzie koszt całkowity tej inwestycji. Wiemy tylko, że do tych 900 tysięcy euro ceny dochodzą jeszcze opłaty za pośrednika, które wynoszą tutaj w tym przypadku 3,57%. I to by było około 32 tysiące euro, byśmy zapłacili pośrednikowi. Potem mamy podatek od właśnie nabycia tej nieruchomości. Tutaj w Niemczech się płaci 6,5% od wartości. Także w tym przypadku jest to 58 tysięcy euro. I do tego jeszcze notariusz i wpis do księgi wieczystej. Płacimy wtedy 1,5%, także ponad 13 tysięcy euro by nam jeszcze tu dodatkowo doszło. W sumie ponad 54 tysiące euro dopłacamy jeszcze, przepraszam, 104 tysiące euro dopłacamy jeszcze, doliczamy do ceny zakupu, także w sumie wyjdzie nam 1,4 tysiące euro. Co tutaj w pobliżu się znajduje tego domu? Niewiele. Mamy stację benzynową, a tak nie ma tu żadnych sklepów ani innych potrzebnych do życia tutaj instytucji, także wszędzie trzeba dojechać albo samochodem, albo autobusem, ale komunikacja też tutaj nie jest tak aż super. To wszystko nie jest skomunikowane tak, jak się należy, także jest to troszkę odległa dzielnica od centrum. Tak jak mówię, wszędzie trzeba poruszać się samochodem. I jak już wspominałem, ogrzewanie olejowe, piec olejowy znajduje się w tym
domu, jaki jest problem w tej sprawie. Zaraz wam tutaj przeczytam. Chwileczkę. Jest problem w tym, że piec był instalowany w 1995 roku, także za rok będzie miał 30 lat, a w Niemczech jest to, zalicza się taką technologię do przestarzałych i należy wymienić właśnie te piece. I dotyczy to instalacji grzewczych oddanych do użytku właśnie w później niż 30 lat temu. Jest po prostu, istnieje obowiązek do wymiany takich pieców, a to wiadomo, wiąże się z dużymi kosztami. I to tyle na dzisiaj z tego miejsca. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o tym dealu tutaj w Niemczech, w Bonn. Jest tych okazji coraz więcej na rynku niemieckim. Jak już widzieliście w ostatnim odcinku, teraz wam pokazałem jeszcze większą, droższą inwestycję. Ludzie pozbywają się swoich domów inwestycyjnych z różnych powodów, ale przede wszystkim, że po prostu wymogi unijne są coraz wyższe co do ekonomii, ekologii tych domów, różne przepisy. Zielony rząd niemiecki po prostu wymusza od właścicieli coraz większych inwestycji i to właśnie zmniejsza rentowność tych domów i mieszkań na wynajem tutaj w Niemczech. Ale można nabyć, zrobić dobrą okazję. Jest to szansa dla inwestorów. Nie wiadomo, jak będzie w przyszłości, jak te ceny się będą jeszcze tutaj zachowywać. Na razie ceny nieruchomości w Niemczech idą cały czas w dół. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek. Prosimy o subskrypcję, o komentarze. Oglądajcie kolejne odcinki. Myślę, że następny odcinek będzie z Irlandii. Zapraszamy was do oglądania. A na dzisiaj życzymy wam, jak zwykle, przepięknego dnia. Hej!